Dzisiaj piątek, 16 września. Czytamy krótką Ewangelię. Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia. Łukasza 8, wersety od 1 do 3. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów. Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda. Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. I kiedy tak zastanawiałem się nad sensem tej krótkiej Ewangelii, tego tekstu, pomyślałem sobie, serce za serce. One prawdziwie służyły Jezusowi, z całego serca. Dlatego były gotowe na ten akt, aby dawać ze swego mienia. Prawdziwa służba Jezusowi wynika z wdzięczności za to, co On uczynił dla nas. Serce za serce. Serce za serce. Okaż dzisiaj serce Jezusowi. Może przez to, że więcej czasu spędzisz z Nim na modlitwie osobistej. Może przez to, że pójdziesz na adorację, mimo tego, że masz liczne dzisiaj obowiązki. A może dzisiaj daj coś na jałmużnę, daj coś ze swego mienia, aby się spełniła też Ewangelia, konkretnie ta Ewangelia w Twoim życiu. One dały też ze swego mienia. Były hojne. Okazały serce. Pomagały Jezusowi, bo On im też pomógł. Były naprawdę wdzięczne. Jezu, dziękujemy Ci dzisiaj za wszystko, a przede wszystkim za Twoją miłość, że nas nie opuszczasz i że dajesz nam każdy kolejny dzień, abyśmy mogli jeszcze bardziej uczyć się wdzięczności. I Duchu Święty, pobudzaj nasze serca do tego, abyśmy coraz bardziej kochali, a wyrazem naszej miłości niech będzie proste słowo dziękuję Tobie i ludziom. Serce za serce. Jak dzisiaj okażesz serce? Dobrego, błogosławionego dnia.